mogłam zbić zwierzak tą tłumą. Nie mogłam tego jebanej bajki. Niku, ile tutaj masz? Ja tu mam centrum sterowania bo... światem. Okej. Jak się jedzie? Bardzo dobrze. Jest rock and roll? Jest. Bardzo dobrze. Zajebiście. Jest rock and roll? Czy jest rock and roll? Bardzo. Jak ta Manusia? Rock and roll. Jak dziewczyny? Jest rock and roll? Zajebiście. Czy jest rock and roll? Jadę z wami teraz. Jakie tym razem zadajemy pytania? Jest rock and roll? Zajebiście rock and roll. Dobra, możesz śmigać? Karola! Ela, tylko bez brawury, dobra? Żeby ci nie stanął dęba. Uważaj, ostrożnie i z otwartymi oczami tym razem, tak, dobra? Dobra, no, przez okulary nic nie widać. Okej, okay, trzymaj się. Tengo el azúcar, azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tía y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa 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 pa, pa sí, like a Mary Gaga. Y no que me haga, en cover de vivo, tú has visto mi cara, no salgo de tu mente. Donde quiera que viaje, he escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. No soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami es la cosa. Goza, el que mira sufrir, okay, el jedzie, que okay. Toca goza, goza, goza. Troszkę w tą stronę koła. Nie rosuj, dobrze. I powolutku. Pięknie. Yeah.
wielu tam. Tak, no tak, ale musimy najpierw na szybciej będzie napełnić najpierw chłodnica, potem wyrównać. Tylko, że wiecie, gdzie jest problem? Musi... Jest za gorące, nie jak lejemy zimną dokładnie wodę, może jebnąć. Dokładnie. Ale woda nie jest zimna, słuchaj. Woda jest w temperaturze... Ale silnik ma 100 stopni, a temperatura ma... Jest za wysoka temperatura 15. Bloku i wszystkiego, jeżeli woda zaczniesz zalewać. Dlatego się leje do zbiornika. Myślisz, że co, że pęknie tam? No może. Chłodnica? Ja bym nie ryzykowała. Trzeba najpierw wyrównać w zbiorniku. Tak, tak. I wtedy ona sobie weźmie najwyżej... Ja powiedział, że tam mam nie dotykać i wiem, że mam nie dotykać. Słuchajcie, teraz wylała się ta woda z chłodnicy. Myślę, że jak dolejemy do zbiornika, przejedziemy kawałek, doleje się znowu do zbiornika. No, można po prostu go odpalić zaraz. Słuchajcie... Ja mam tam wodę. No dobrze, ale otworzyliście już, słuchajcie dziewczyny, otworzyłyście chłodnicę w tym momencie, a co z odpowietrzeniem? Właśnie się chciałam spytać, jak dziewczyna ma samo odpowietrzenie, czy nie? No nie ma, dlatego nie, to wiesz, trzeba nalewać, trzeba na włączonym silniku, dlatego na wiem, temperatura na maksa i no, na pierwszy to wentylator. To tylko teraz, jeżeli to jest otwarte, no to... Zamknęłam. Aha, zamknęłaś. No i się leje. Danusia, jak tracisz auto... Tym na czujniku. Patrz, jak mi ładnie temperatura spadła. Dziękuję kochanie, że pojechałam z naszym wspólnym. Nie rozjebałam tym razem nic. To o tobie powinien dziękować. O, dziękuję dziewczyny za miłą zabawę, bardzo miło było. No ja to też chyba tylko wam, bo mąż na szczęście został daleko. Rybuś, dzięki. Dziękuję za mój prośniofro, było to fakt super. Ja również dziękuję za zaproszenie po raz drugi, było super, dzięki dziewczyny. Dziękuję kochanie za przygotowane autko, za wskazówki. Za nie krzyczenie przez telefon. Dokładnie, dziękuję ci za wszystko. Dzięki Marta, że mnie wzięłaś i dzięki za miły czas. Dzięki dziewczyny! A moje łodzie mi mężowi dziękuję, że wiem gdzie się wlewa płyn. Dzięki dziewczyny za wspólny czas, super było. Ja staremu dziękuję za nowe zaciski. A ja dziękuję wam wszystkim za miły czas, za miło spędzony czas. No i moim córciom. O Jezu, proszę, zobaczcie. Bardzo dziękuję. Dziękujesz mężowi. Za to, że mnie puścił. Za wszystko, kochany mężu, dziękuję ci za wszystko. Bo mogę się spotkać z zajebistymi dziewczynami, możemy sobie fajnie pojeździć i jest w ogóle zajebiście. Kochanie, bardzo dziękuję za osła, po prostu. To jest twoje dziecko i jak zwykle dał.